Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Piłat skazał Jezusa na śmierć w majestacie prawa, ale bezprawnie, na podstawie fałszywych zeznań i opinii podburzonego tłumu. Czy mam prawo do osądzania innych? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pan Jezus wziął na ramiona nie tylko krzyż, ale przede wszystkim nasze wszystkie grzechy, bo chciał nas odkupić z niewoli szatana. Czy przez swoje zachowanie nie jestem uciążliwy dla innych? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Krzyż ma swój ciężar. Swój ciężar mają także ludzkie nieprawości. Jezus upada, ale podnosi się i idzie dalej do celu. Mój pierwszy duchowy upadek, okłamanie rodziców, a może ściąganie na sprawdzianach czy kradzież. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezusowi w drodze krzyżowej towarzyszy matka. To coś naturalnego, że miejsce matki jest przy jej dziecku. Jak traktuję swoich rodziców? Czy okazuję im wdzięczność i szacunek? Czy potrafię się z nimi dogadać? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szymon nie planował pomagać Jezusowi. On tylko wracał z pola. To żołnierze przymusili go, by niósł krzyż. Ważne jest, że nie odmówił potrzebującemu. Ileż razy miałem okazję komuś pomóc? Rodzicom, rówieśnikom, nauczycielom? Czy wykorzystuję okazję do czynienia dobra? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dzielna Weronika, nie zważając na tłum, ociera twarz Jezusowi. Ten, pozostawiając na jej chuście swoje oblicze, chce niejako powiedzieć, że warto się trudzić, warto narazić się innym, by mieć w sercu Boga. Czy jestem obrazem Chrystusa? Czy ktoś, patrząc na moje zachowanie, dostrzegłby w nim dobrego i kochającego Jezusa? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Drugi upadek.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dla zmęczonego Jezusa ciężar krzyża staje się coraz bardziej dotkliwy. Jaki jest mój drugi duchowy upadek? Na pewno poważniejszy. Staję się dorosły. Czy jednak wszystko mi wolno? Czy wolno mi grzeszyć? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus nawet w tak dramatycznej dla siebie chwili potrafi zauważyć drugiego człowieka, pocieszyć. Czy łzy moje bądź czyjeś nie są dla mnie czymś obcym? A może są to tylko łzy śmiechu? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Po ludzku Jezus nie daje sobie rady z ciężarem krzyża, ale podnosi się i idzie dalej na szczyt Golgoty. Bo ludzką rzeczą jest upadać, ale boską z upadku powstawać. Czy Bóg jeszcze się dla mnie liczy? Czy liczy się dla mnie Kościół, religia, rekolekcje? Czy w ogóle liczą się dla mnie jakieś sprawy duchowe? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Obnażenie z szat Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nagość w Biblii oznacza utratę godności. Jezusa nie tylko odarto z szat, ale chciano też odrzeć z tego, co jest najcenniejsze w człowieku, z godności dziecka Bożego. Jak patrzę na własne ciało? Jak patrzę na ciało innych osób? Jakie jest moje słownictwo w tej dziedzinie? Czy przypadkiem nie prowokuję innych? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nawet sama myśl o tym, że w czyjeś ciało wbija się gwoździe, jest czymś nie do zniesienia, a co dopiero to przeżyć. Współczesnymi gwoźdźmi są dla Pana Jezusa przekleństwa i bluźnierstwa. A jaki jest mój język? Czy kogoś nie ranię swoimi słowami? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. To najgłośniejsza śmierć w dziejach ludzkości. Jednak na niektórych nie robi ona żadnego wrażenia, nawet najmniejszego. Każda sprawowana Eucharystia to głoszenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
czy naprawdę wierzę w to, że Jezus umarł także za mnie? Czy rozumiem, co znaczy oddać komuś swoje życie, aż tak poświęcić się? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zakrwawione i poniżone ciało Jezusa oddali Matce. Możemy jedynie sobie wyobrazić, co czuła Maria, tuląc w swoich ramionach martwe ciało swego jedynego Syna. Tyle razy byłem i jestem świadkiem czyjegoś nieszczęścia. Czy potrafię się wówczas odpowiednio zachować? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Złożenie do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z chwilą złożenia ciała Jezusa do grobu wszyscy myśleli, że Jego historia już się zakończyła i wszystko będzie jak dawniej, po staremu. Grób Jezusa Chrystusa to jedyny grób na świecie, z którego ktoś własną mocą powstał do życia i zmienił bieg historii. Czy nie uśmiercam w sobie głosu sumienia? Czy pozwalam, by Jezus miał coś do powiedzenia? Czy otworzę Mu kiedykolwiek swoje serce? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Niech dobry Bóg wam wszystkim błogosławi. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Krzyżu Święty, nade wszystko drzewo przez